Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 42. spotkaniu Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę Dzień Merkurego, czyli oczywiście inspiracja, motywacja i komunikacja. Mam nadzieję, że będziesz mnie dobrze słyszeć, ponieważ jest niesamowity wiatr, a jestem w tym momencie na wydmach, na mitycznej Atlantydzie, na Porto Santo, wśród szeleszczącego bambusa, niesamowitych pomarańczowych kwiatuszków i w takiej bardzo wyjątkowej atmosferze, ponieważ nie ma nikogo. Wszystko jest puste, wszystko jest takie po prostu dziewicze i piękne. I tak rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy, rok 2019 i naszą nową serię spotkań. Znów będziemy spotykać się w środy na takich spotkaniach jak w tym momencie, a w czwartki na naszych ceremoniach, gdzie się widzimy, odczuwamy, gdzie te energie są takie wyjątkowe. I tak dokładnie jutro, nasza 42. ceremonia, ale o tym za chwilę, bo będzie bardzo wyjątkowy temat. Te przesłania są już same w sobie po prostu niesamowite, jak sama wibracja 42, bo jak wiesz, każda cyfra ma taką swoją wyjątkową energię, ale gdy dowiesz się, o czym będziemy rozmawiać, to jestem pewna, że będziesz tak niesamowicie w takiej samej fascynacji jak i ja i w takim niesamowitym oczekiwaniu jak i ja, co jutro się wydarzy, jak siła wyższa nas poprowadzi. Dzisiaj jednak porozmawiamy o przepowiedniach pozytywnych, czyli o tym czasie, w którym w tym momencie jesteśmy, o tych przekazach starych kultur, które o tym mówią i oczywiście jak z tym pięknie powiązane są przekazy, które otrzymaliśmy i cała seria naszych prac, manifest Moja Nowa Ziemia. Porozmawiamy również dzisiaj o tym wszystkim, co aktualnie dzieje się wokół nas, no i oczywiście o wdzięczności, ale również o szacunku do rzeczy, do innych istot, to jest normalne i naturalne, ale również do tych rzeczy materialnych, które są również istotami, ale które otaczają nas i jak ten szacunek i wdzięczność mają się do tego, co w życiu osiągasz. Czyli co udaje Ci się w życiu przyciągnąć na zasadzie magnetyzmu, co udaje Ci się zamanifestować, czyli jak ta wdzięczność ma się do tego, czy żyjesz w szczęściu, spełnieniu, obfitości, czy też nie. Ale aby nie przedłużać, zaczynajmy. Zaczynamy oczywiście